Cześć. Dzisiaj Wam pokażę, jak wymienić uszczelkę odmy w silniku 1.4 w Golfach. W Golfie 4. O, dobra. Tu mamy odmę. Odma to jest to pudełeczko. Tutaj z takim. One różnie wyglądają. Tutaj ta góra różnie wygląda w tych Golfach. Ale montaż jest ten sam tutaj na dole. Tu są trzy śruby imbusowe. Są trzy śrubki na im. O, tu jest jedna. Tu u góry. O, jest druga. I tu jest trzecia. Te trzy śrubeczki odkręcacie. Chyba imbus szóstka. Zaraz sam się dowiem jaka. I pokażę Wam co dalej. Oczywiście sobie tutaj odpinamy wszystkie te złączki, kabelki. Jak są, bo nie w każdej wersji są. Dobra, jak mamy wyciągnięte, to oglądamy. No jak widać, jest to zasyfione i to dość mocno. Czasem jest tam szlam, zależy od wersji tego silnika. I ten szlam się tam zbiera, taki, jakby go nazwać, takie gluty. I one się zbierają i zamarzają w zimę. I można po prostu zatrzeć w ten sposób silnik. Ale jak już mamy to wyciągnięte, to myjemy to całe, czyścimy, przedmuchujemy, wkładamy nowe uszczelki. Tu jest jedna uszczeleczka, tutaj jest taka malutka druga. No i wsadzamy, zakręcamy, cała filozofia naprawy i wymiany cieknącej odmy. Oczywiście wszystko sobie tam potem myjemy, żeby było czyściutko. O, zobaczcie, co się dzieje z uszczelkami. Zero elastyczności. Ta to jeszcze pal licho. Ale patrzcie na tą. Przy wyjmowaniu ukruszyła mi się. Zrobił się plastik. I dlatego Wam cieknie w tym miejscu z odmy. Zobaczcie, nowa uszczeleczka. Wszystko mięciutkie. Jak się podobało, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Trzymajcie się i cześć.